bierzesz proszki na sen, lecz to nic nie pomaga. A twój strach, nie wiesz czemu, bez ustany nie się wzmaga. To właśnie taką miał, lepiej nie opuszczać domu, no bo cienie nocy nie przepuszczą nikomu. Tak właśnie powiedziałem. Cienie nocy, to je na myśli miał. Lecz to dnia spostrzeżenie, to rzecz skomplikowana. Chyba łatwiej jest odnaleźć, idźmy w stogu siana. No bo cienie nocy w ciągu dnia nie działają. No i wszyscy z nimi się skutecznie ukrywają. Za kątem się chowają, za drzewami przemykają. Na noc pełnią księżyca, niecierpliwie czekają. Bo to pełnia księżyca i ciemność bez wątpienia. To właśnie kusza cienie do kryjówki opuszczenia. Więc gdy niespodziewanie taka noc nastanie, to znak, że jest wkrótce przelana krew zostanie. Wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Chwila upragniona, by ofiara tej nocy była już złożona. Ta noc nie zostanie zapomniana. To co dziś się wydarzy, to rzecz niespotykana. Właśnie idzie jakiś facet, chyba jest pijany. Stawiając krok po kroku, podpiera się ścianę. Ujrzał cienie, potem nic już nie wiedział. Że dziś pełnia księżyca pewnie nie przewidział. Teraz leży gdzieś w kącie, wydłubanymi oczami. Bo właśnie on miał zaszczyt spotkania z cieniami. Wokół niego kałuża krwi. Ten pajac nie podniesie już brwi. Napił się trochę, późno wracał do domu. Skutkiem jest to, że nic nie powie już nikomu. A gdy świt nadchodzi, to cienie znikają i żadnych śladów nie pozostawiają. Tylko jakieś ciała, martwe, zakrwawione, leżą gdzieś w załogach, bezwładnie porzucone. Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Policja przyjechała! Przyjechała! Jednak nic tu nie działała, że to sprawka się i na pewno nie wiedziała. Wszyscy bezradnie ramiona załamują i na wynik dochodzenia niecierpliwie oczekują. Przypadkowy świadek, który wtedy w oknie siedział, nic konkretnego dla policji nie powiedział. Że trzech było sprawców bez przerwy powtarzał i że po tym zdarzeniu poszli w stronę cmentarza. Jednak to zeznanie nic policji nie pomogło, tylko stracił wielu ludzi jeszcze bardziej wzmogło. No a cienie nocy na wolności przebywają, że zostaną złapani. Wcale się nie obawiają, bo to jest sprawa niemożliwa. Zamiast szukać cieni, lepiej napić się piwa. No bo cienie nocy się skutecznie ukrywają. Na noc czekają, na pewnie czekają. Nie wzywaj chuju pomocy,